Okay. Mamy 26 metrów plecianki tylko. Może jeszcze znowu Rzym mnie zarzucił. Nie, nawet coś tam się zarzuciło. Na 9 metrów. Ale spławić staj. No zobacz. Zobaczmy, czy coś weźmie na to. Warto też się na spławicze spróbować. Kiepsko. Przynęta została rzucona za daleko. Jak on rzuca? Dobra. Potem trzymałam ratówki zobaczyć, czy jest coś takiego na sklepie, nie? Skoro mówią, że na coś takiego to dobrze biorą, czemu nie? Muzyka taka uspokajająca do połowy ryb normalnie. Dobra. Nie wierzę w to, że uda mi się na to coś złowić. Sprawdźmy tutaj. Co są zanęty. Najpierw dodaj kombinet bazowy. Mamy jakieś gotowe coś i co się z tym robi? Gotowe feeder coś tam. I pytanie brzmi moje. W sumie tak jajcie z tego korzysta, nie? Zanęty. Mała biała ryba. Nie, ale... Więcej usługi przynęty, to nie? To tu chyba będzie, nie? Czy nie? Nie, nie, wachodłówki. Dwa obrotówki. A tu nie ma. To chyba tu się... No okej, mit zanęt zostanie utracony, wyjdziemy. Dobrze, i teraz dam obrotówki.
to jest też okoń. Mówią, że na obrotówki dobrze biorą, nie? Cztery wiramy. No dobrze, to do cyklu, nie wiem, o... Srebrny. Nie, o. Raj kwipunek. I gdzie jest mój magazyn? Dom. Żyłki, plecionki, przypony. I co do tego się daje? Przynęte? No dobrze, wobec na obrotówki, nie? No liczę, żebym ja to jeszcze wiedział, jak się na to łowi. Ja nie mogę. Co i tutaj też nic nie mogę. Ale mogę dojść o tej kopytki, nie? O. Nie wiem, no. To? To kopytki nie mogę dać. Leciąc i przypony. Blacha, to też tam wchodzi. No dobrze, no mamy te dziadostwo. Teraz co do tego trzeba dokupić? A nie powiedzcie. Ufki... Obrotówki. Przynęta obrotowe. O, o, o. Łącze, ale to drogie. W który rybs? No, znaczy serię Switch 11 kontroler, czy ja bym się do tego nadawał, nie mam zielonego pojęcia. Ale... No bym to zrobił, tylko no wiesz, trzeba wyrobić pewne... do feedera. Kurczę. Najpierw to nie powie, co to jest, nie? Panie Podeszwa 13, to potem pogadamy, do czego należy zbierać sprzęt. No co mówię, co to jest play? No najpierw trzeba tam dać licencję chyba robić, co nie? Ogony na obrotówki, no to będzie? Nie? Iż nie, a co ja tam mogę przyczepić do tej... Na obrotówkę zakupiłem, nie? No, te dziadostwo kupiłem. I to się do tego na koniec przyczepia. Ślimaki, robaki, gumowe, nie wiem. Ja też od 21 poziomu, to ja nie mogę. Kurczę, twistery? O, to mogę. A tak, kupimy sobie. Okej, kupmy. I teraz mogę to sobie tu zamontować, nie? Czy co? Twister. No nie jest kompatybilne, no i... A czy hashtag 2? A to jaki ma? Hashtag 1.0. To jeszcze nie to kupiłem, super, super. Aż to 1.0. No tyś.
aż tak jeden, to ty też jest aż tak 1-0, nie? Ja nie mogę, no co się tutaj go zaczepia, mianostwa? Dajcie coś? Nie, to drogie, ludzie. Młodzieńcze, no co? Powiedz mi ktoś. Mówienia was. Co na hashtag 1-0 i... O, a i to tu się zaczepia. Lekko przynęta, to... Co? Czekajcie, można coś... Lecak. To chcę sobie przenieść do domu? Nie? To też chcę sobie przenieść do domu, nie? I ser też sobie może iść do domu. Dobra, i teraz to jest ten feeder. Ja się pytam. No to jest feeder. By się przydało mi taką informację, żeby móc określić optymalne wario przynęte. O, można sobie takie kopyto zamontować albo takiego twistera, nie? No dobra, a co my tu weźmiemy? Sobie kopyto, no weźmy, a tu niech sobie twister. Lepiej sprawdzić. Oj, wędki feeder. No jest coś takiego, klasa łatwa, ciężar wyrzutu 5,35, dłużej 2,4, wytrzymałość 1,3. Kółek. Szczytówki. Nową serię. Stworzony. To gruntówki. Nie, gruntowe to są osobno. A, to inne gruntowe. No dobrze. No co, kupujemy sobie? To którą, panie, byś polecał? Wędki? Którą? Czemu, ile ja w ogóle mogę coś do tego zamontować? Jeszcze patrz, pieniądze mam, co nie? Więc możesz pan doradzić, panie, podejść w 13, nie? Ja tu czekam. Czekam na polecenie. Czy która lepsza? Bo ja to się tak na tym znam, że się nie znam. Ja to sobie tylko lubię zarzucić. No. Widzę, że nie jest to takie łatwe, bo nawet pan podeszwa się zastanawia. Zależy do mnie. Na co zależy do mnie? Co może do mnie zależeć? Jakąś leciutką, dobrze, leciutką. Mądrze, co ja teraz bym naklikał. Bo mi coś tu nie wiem. Leciutką na początek. Dobrze, już. Że sobie priorytet w OBS-ie zwiększę, bo wam stres może coś przerywać, nie wiem czy mam 100% narzędzia procesora, nie wiem już skąd to się bierze, kurczę, czy mam 300 FPS-ów, a w OBS-ie nie potrafi się zrobić, żeby priorytet muszę sobie zmienić na wysoki i teraz o. Teraz będzie dobrze działać, nie? A co tu zużywa w ogóle tyle tego procesora system?
Witam serdecznie, panie Wodę Freak. Nie gram w takiej gry. Dobrze. Coś takiego na początek, to 10:40, 10:50. No to jest coś. Dobra. To kupione. No tak, tu mamy to do zabawy, a tutaj kurde. Która to była? Nie? Sprawdź teraz. Dobra, ja kupiłem CEAC Pro 240. Był przedmiotem tego samego typu? A pan, nie ma ruchba. Koszyczki. Na razie to ja tu może kołowrotkę, co? Wezmę i wszanie, co tu jest? Przełożenie 581. Nabój. Nie mam innych tych kołowrotków, nie, no to są. Plecionka. Nie są takie. Ten jest niby lepszy, nie? A dobra, masz tego? Mówię, masz tego. No i to czemu nie masz tego? Niby to tu mogę wszanić, a nie mogę. O Jezu, zanęty koszyczki. Ja nie mogę. Chłopie, ja tu tylko mi 1500 zostało, nie? Kołowrotki, plecionki, nie. Przypomnę też nie siatki strony. Nie, to jest ten. Ławiki, ciężarki. O, tu jest rakietę też? Nie. Koszyki mówimy. No, plecak pełny, no wiem. A, to dlatego nie mogę. A, dobrze, 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 panie, dobrze. Tak, koszyk. Klatka z siatki zamknięty, klatka z siatki zamknięty. Jaką wydajność? Te 30 gramy mogą być, nie? 60 gram od razu może. Nie, bo one jak wytrzymałaś, ma ta wędka. Ona ma pin 35. Więc musisz pan mieć. Ja to teraz było 5:35, tak? 15:30. Nie, 30, ale z tą lepszą wydajnością kupił. Nie? No, to coś właśnie zrobiłem, panie podeszwa, no. Coś właśnie zrobiłem. No na pewno ludzie, którzy będą oglądać ten film potem jako zapis, na pewno ich to będzie ciekawić, jak ja wybieram cały odcinek wędr. Super. Mówi, że w plecaku mini spin. A tym to zupełnie jest do niczego, a idź pan do domu. O, już tyra nie jest pełny, widzisz? To tyra? O, teraz się zamontował. No, masz pan lasy, panie podeszwa. Teraz fluorocarbon, orycznie, co to jest? Trzymałeś 2,7 kg, wytrzymałeś 3,6. O, kolor zielony. Możesz ty być, ty już 56% zużycia masz, nie? A, dawaj całą. Nie będziemy marnować, nie? A nie, bo to jesteś z domu. Tu mamo, wytrzymałeś 3,8. Ty też idź z tym do domu, nie? Tu, na D36. Najesz. O. Mieli tara, nie? Teraz gdzieś tu powinien być ten kosz. Najesz? A, teraz plecak jest pełny, nie? Do czego się zalicza ten kosz? Bo ja nie wiem, co ja muszę wyrzucić. A wyrzuciłem może tego haczyka, nie? I
litera tego kosza to w szanie? W szanie. Teraz coś tutaj do tego kosza się wkłada. Dzwonki na szczytówkę oraz podpórki. Kurcz. No podpórka może i bym zakupił, żeby została, co nie? Bo nie będę jej trzymał przez cały czas. Dobra, a tu? Nie, to sobie żywce tu? A zbyt ciężka przynęta, to co ja tu mogę, syra? O, syr nie jest zbyt ciężki, nie? Tylko małe żywce są, a to syra. Syr będzie dobry. Dzwonka sobie kupię, haczyka. Haczyk? Nie wiem, 1-0 niech sobie będzie najgrubszy. Teraz te przypony trzeba, nie? Przypon tytanowy, wytrzymałeś 3-2, no bo on musi być mniejszy od tej, jak ten ma 3-6, no to ten musi mieć 3-2. Chyba się wygadza. No zobacz tu, o, jest zanęta, widzisz, o. Nic tu nie ma. A się wypustowiała, wydawało mi się, że coś tu kiedyś było. Dobrze, ale najpierw chyba trzeba ją kupić, nie? Zanętę, żeby tu sobie dodawać składniki. Najpierw trzeba tu coś mieć. Ej, czy w realu to się zanęty mieć o tą... jakiś tam pszenica, co nie? Czy kukurydza? I się jest zanęty. Dobra. A do tego koszyka? No tak, tam zanęte, dobrze. Czyli idziemy jeszcze do sklepu, nie? Przynęty, usługi, donatki, wyposażenia, żyłki, wędkarski, da. Zanęty. Nie, to nie takie zanęty, nie? Przynęty. Zanęty. O. A można takiego gotowca sobie kupić? Niski, ostry. Mały ryb. Nie, no to chyba nie małe ryby, nie? Feeder. Typ feeder. O. Jest nawet i coś takiego. Mieszanka, ostry smalem. O, mały ryb. A nie może ja bym nie chciał małych ryb? Nie, to też mi... No cóż, tylko to mi tu pozostaje, nie? Jeszcze ty przytrzymajki do tych wędek. Przytrzymajki. Jak to się nazywało, kurczę, bo już mi to... Oraz podpórki do wędki. Czy podpórki na wędki? Gdzie to może być? Podpórka na wędki, no nawet jest i taka kategoria. Czy to 530? Czy to ani chyba nie wiem. Oszaleli. No dobra, będziesz se stała. No, odeprzesz się. Moryć. Czego to już się nie robi, naprawdę. Tylko, że tą podpórkę na wędki, to ja bym sobie z chęcią wziął ze sobą, nie? A ona tu jest zimną, dobra. I domem tą, tą, o. Co i to się jakoś miesza w tym wiadrze, czy co? Mogę całą sypać od razu, nie? Proporcje, zbalansuj, kurcz. Z czym ja mam to balansować? Wyjść tym szpadlem, nie wiem, stówę tutaj, nie? O, stówa, szpadlem. Atraktanty? Kurcz. Atraktanty. Atraktanty. No dopiero od 20 poziomu, nie? A dodatki? O, to tym bardziej jeszcze nie dam. Nie ten poziom, dobrze.
Więc mamy tutaj zrobione, nie? Woda 50 gram. No niech będzie, no. Musisz być nad wodą? No, zaraz będę nad wodą, no. Ćwipunek? Daj mi tą tam. O, i to tu. Musisz być nad wodą? No będę zaraz nad wodą. Co panie podeszła? Myślisz pan, że ten, że to już wszystko się nadaje, nie? Podpórki mam, sobie podeprzeć mogę, nie? Zawsze. Nie muszę trzymać. No. I mam wszystko, nie, panie podeszła? No dobrze. Jak no tak, to no tak, to idziemy na rok łowienia.